Pogodna serenada Edury Antonina Dworzaka jest jedną z trzech kompozycji, jakie znalazły się w programie sobotniego koncertu Kolory Jesieni Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Jesienie nie zawsze jest jednak pogodna i słoneczna, dlatego w sobotę orkiestra zagra także utwory o nieco innym zabarwieniu. Będą nowości, zapowiada dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Na pewno nieznana Państwu twórczość wybitnego bułgarskiego kompozytora Marina Goleminowa, znanego folklorysty, czerpiał bardzo dużo z folkloru bułgarskiego w swojej klasycznej twórczości. Usłyszymy jego 5 szkiców, które właśnie tym folklorem bułgarskim są inspirowane, 5 szkiców na orkiestrę smyczkową. Orkiestrę poprowadzi Stanisław Uszew, dyrygent orkiestr w Warnie i Szumen. W roli solisty wystąpi z kolei bułgarski pianista Ivo Varbanov. Muzycy wspólnie wykonają koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową Alfreda Schnittke. W muzyce swojej Alfred Schnittke łączy, jak sam mówi, chce stworzyć most między muzyką lekką a muzyką poważną. Tam można wykryć jakieś, czasami jakieś walce, jakieś polki, wydawałoby się zupełnie banalne formy, które nagle łączą się z fugą. Jest takim bardzo ciekawym kompozytorem, postmodernistą właśnie, gdzie w tych utworach odbywamy podróż przez bardzo różne i dziwne światy. Koncert Kolory Jesieni odbędzie się w sali koncertowej przy ulicy Żeromskiego 15 października o godzinie 18:00.